Katarzyna Mazurkiewicz, witam w wydarzeniach telewizji Łańcut, w których przedstawiamy najważniejsze informacje z naszego miasta. Spełnia się czarny scenariusz dla łańcuckiego Polmosu. Jedyna taka noc w roku, czyli największa impreza miejskiej biblioteki. Najlepsza lekcja to lekcja w terenie. Wie o tym gimnazjum numer 2. „130 osób do zwolnienia za chowanie szczątkowej produkcji i brak odpraw. Czy spełni się czarny scenariusz dla pracowników Polmosu? Choć wydaje się, że decyzja już zapadła, pracownicy zapowiadają walkę do samego końca. Mają za sobą samorządowców, parlamentarzystów i całą społeczność lokalną. Pierwsze informacje o planach przeniesienia produkcji łańcuckiej fabryki wódek do Starogardu Gdańskiego pojawiły się w październiku zeszłego roku. Od tej pory trwają rozmowy, dyskusje i negocjacje, w które zaangażowani są pracownicy, ale i cała społeczność regionu, bo Polmos to nie tylko 250-letnia historia, ale i źródło utrzymania dla 159 rodzin z miasta i okolic. Na spotkaniu 17 maja przedstawiciele zarządu Mary Bizard Wine & Spirits nie pozostawili złudzeń. Od 14 czerwca chcą ruszać z programem grupowych zwolnień, w wyniku których do końca września pracę straci około 130 pracowników. Nie ma przy tym mowy o odprawach. 130 osób. Czy Państwo sobie wyobrażacie w społeczności Łańcuta, co to jest? A za tym idą wszyscy. No takiego... Ja tego nie pamiętam, żeby była. Była likwidacja browaru ileś tam lat temu, ale przecież ogromne odprawy dostali, a my nic. Pracownicy liczyli na to, że no, jakoś zostanie osłodzone ewentualnie, jeżeli zostaną zwolnieni, zostaną jakoś poszanowani i dostaną jakieś odprawy pieniężne. Przedstawiciel zarządu MPWS odmówił komentarza na temat zwolnień. Natomiast w oficjalnym oświadczeniu firma podjęte decyzje tłumaczy koniecznością poszukiwania oszczędności, bo poziom sprzedaży wódki w Polsce spada. Deklaruje też, że będzie dążyć do złagodzenia skutków zwolnień pracowników. Ci ostatni zapowiadają walkę o miejsca pracy do samego końca. Możemy wejść w spór zbiorowy z pracodawcą i możemy po prostu przeprowadzić dalsze działania, do strajku włącznie. Nie wykluczamy tego, dlatego że nie mamy już nic do stracenia, skoro stawia się nas w takiej sytuacji, a nie innej. Garstka pozostałych przy zatrudnieniu nie będzie w stanie kontynuować produkcji, więc praca fabryki stanie się fikcją. Produkcja, która miałaby być, no to są tylko takie niszowe produkcje, gdzie miałaby zostać tylko jedna zmiana, obsada jednej linii, więc dla nas jest to równoznaczne z likwidacją. Wiadomo, że żadna fabryka, której jest podatek akcyzowy, podatki VAT i tak dalej, nie obejdzie się bez czy to działu księgowości, czy działu planowania, czy działu zaopatrzenia, czy kadr, czy płac i tak dalej. Nie mamy w ogóle żadnego rozeznania, gdzie to zostanie przeniesione. Na spotkaniu 17 maja zarząd spółki przedstawił natomiast plan budowy na terenie firmy destylarni. Inwestycja warta 20 milionów euro miałaby zacząć działanie w 2018 roku. W oficjalnym oświadczeniu firmy budowa destylarni ma złagodzić negatywne skutki ograniczenia produkcji. Jednak wraz z jej otwarciem ustać ma jakakolwiek produkcja wódek w Polmosie, także rosolisów, z których słynie. Związkowcy mają 20 dni na negocjacje, po których zostanie stworzony regulamin zwolnień. W sprawy zaangażowani są samorządowcy, a także Parlamentarny Zespół Współpracy Polsko-Francuskiej. Jest umówione na 7 czerwca spotkanie z głównym prezesem Mary Bizard Wine & Spirits, który będzie w Polsce i obiecał się z nimi spotkać. Wspólne rysowanie muralu, nagrody dla wypożyczających książki, stół uginający się od regionalnych przysmaków. To wielkie święto łańcuckie MBP, czyli Noc Bibliotek. W tym roku wyjątkowym punktem programu był koncert poezji śpiewanej zespołu U Studni. Tak jak biblioteka to nie tylko wypożyczalnia książek, tak Noc Bibliotek nie jest imprezą wyłącznie czytelniczą. Łańcucka MBP zdążyła nas już przyzwyczaić do szeroko rozumianych działań kulturalnych. W bibliotece nauczymy się nowych rzeczy, wspólnie porysujemy, pośpiewamy i zagramy w gry. 13 maja każdy, kto szukał atrakcji, zmierzał właśnie tutaj. Ja jestem pierwszy raz, naprawdę jestem zaskoczona tym, co się tutaj dzieje, że jest tyle ludzi i taka atmosfera. Co ciekawego na Nocy Bibliotek dzisiejszej? Dużo rzeczy, na przykład ta wystawa, bardzo mi się podoba. Twoją uwagę co zwróciło? Moją uwagę? Też wystawa, bo ja bardzo lubię sztukę i nawet ciekawi mnie idea tego, że ma być potem wieczorek poetycki. Naszą rolą było jakby rozpoczęcie rysowania, żeby włączyć publiczność, która będzie razem z nami tworzyć właśnie taki wspólny rysunek na ścianie. I co na tym rysunku jest, Maja? Postacie z książek. Aha. I rozpoznajesz tutaj, jakie się pojawiły? Niektóre. Tutaj Maja na przykład narysowała koralinę. Pokażesz nam? Tutaj. I ostatnio jest zafascynowana małym księciem, więc tu mały książę powstał. To też twoje, tak? Tak. A kiedy sił do rysowania zabrakło, trzeba było się posilić. Chleb wiejski ze smalcem, proziaczki, ryba po grecku,
kanapeczki, amoniaczki, bułeczki z marmoladką, pączki. No to przyciągnęło panią przede wszystkim? Córa zaproponowała, że musi tu przyjechać. I zadowolona jest? Bardzo nie chce wracać do domu. W końcu nie co dzień w bibliotece można bezkarnie biegać między regałami, ale podobało się nie tylko dzieciom. Dla dorosłych wyjątkowym punktem programu był plenerowy koncert poezji śpiewanej znanego zespołu U Studni. A chociaż deszczu nikt nie zamawiał, ostatecznie zadziałał pozytywnie. Muzycy zaprosili pod dach sceny publiczność bez parasoli, tworząc piękny obraz jedności artystów i odbiorców. Bardzo serdecznie zapraszamy widzów TV Łańcuch, dobrze powiedziałem, na koncerty zespołu U Studni. Bywamy w tym miejscu, bywamy w okolicach. Bardzo chętnie się z Państwem spotkamy, tworzymy wciąż nowe piosenki. Zapraszamy do zatrzymania i do spotkania z nami. Fragmenty koncertu i wypowiedzi artystów, w tym uznanego poety Adama Ziemianina, już wkrótce w magazynie Wolna Scena. Piktonówka to pyszne potrawy, wspaniała atmosfera i profesjonalna obsługa. Lokal położony w zabytkowym, odrestaurowanym budynku przy ulicy Kościuszki 13 tętni życiem o każdej porze dnia. Wszystko na trzech kondygnacjach. Oferta Piktonówki to najwyższa jakość i zawsze świeże składniki. Piktonówka – jedyne takie miejsce w Łańcucie. Przez cały rok dbają o nasze bezpieczeństwo, jednocześnie często ryzykując zdrowiem i życiem, by wywiązać się ze swoich zadań. 11 maja było okazją, by podziękować łańcuckim strażakom za ich ciężką i odpowiedzialną pracę. Podczas powiatowych obchodów Dnia Strażaka, jak co roku, wręczano medale, odznaki i akty nadania wyższych stopni służbowych. Panie brygadierze, dowódca uroczystości, młodszy kapitan Hader, melduje strażaków i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie do uroczystego apelu z okazji Dnia Strażaka. To święto jest przede wszystkim okazją do uczczenia trudu i poświęcenia ludzi, którzy żyją według zasady Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. Dzisiejsza uroczystość jest okazją do wręczenia odznaczeń, medali, awansów na wyższe stopnie służbowe. Gra terenowa organizowana przez uczniów i dla uczniów gimnazjum na Podzwierzyńcu powoli staje się już tradycją. To już czwarta edycja zabawy, która wyjątkowo przypadła do gustu zarówno gimnazjalistom, jak nauczycielom. Majowy piątek 13 nie był pechowy dla gimnazjalistów z Podzwierzyńca. Nikt nie dostał jedynki, nie było sprawdzianów, nikogo nie wyrwano też do odpowiedzi. Było za to przechodzenie przez pajęczą sieć, strzelanie z procy, a nawet nieskrępowany śpiew uliczny. Uczniowie po raz czwarty przemierzali swoją dzielnicę, wykonując zadania gry terenowej. Dobrze mi poszło, nie można było dotknąć sznurków i nie dotknęłam żadnego. Potem musimy pójść do punktu drugiego, który jest najprawdopodobniej gdzieś w szkole, do trzeciego przy kościele, czwartego przy skrzyżowaniu Dąbrowskiego i Kochanowskiego, później piątego, szóstego, siódmego i ósmego, tam gdzieś. O co chodzi w zadaniu? Żeby zrobić opatrunek i pomóc ofiarom wypadku. A w twoją rękę co się stało? Oparzyłam się prądem. Pamiętają miarę o bezpieczeństwie, chociaż niektórym się zdarza, że zapomną. Ale ogólnie współpraca w zespole jest dobra i poradzą sobie. Myślę, że jeżeli ja bym był w takiej sytuacji, nie bałbym się, że coś mi się stanie. Wiem, że jest tyle młodych ludzi, którzy mi pomogą. O co chodzi w zadaniu? Ludzie już idą. Należy strzelić do puszek z procy, trafić puszki. Ale gra to nie tylko sprawdzanie umiejętności praktycznych, ale i weryfikacja wiedzy. Na szczęście nikogo nie wołają tu do tablicy. Punkty, konkursy dotyczą w ogóle historii Polski, tym bardziej, że teraz przecież mamy 1050. rocznicę Chrztu Polski. Więc nauka poza ławką szkolną, poza tablicą, nauka poprzez działanie, aktywne działanie. Ale żeby wszystkie klasy mogły wyjść w teren i dobrze się bawić, potrzeba wielu tygodni przygotowań. W tym roku organizacją gry zajęli się uczniowie z klasy trzeciej C, bo to oni zwyciężyli w zeszłym roku. No fajny jest ten pomysł, bo to jest takie odskocznia taka, od lekcji. Możemy tak się jakoś wykazać. Tak, i coś się jeszcze dowiadujemy o 3 maja, bo to jest tak z tym związane. To jest fajny sposób świętowania? Tak, bardzo. A co ci się podoba w tej grze? Że pracujemy w grupach, wspieramy siebie, śpiewamy razem.
Gra ucieszyła wszystkich uczniów, ale najbardziej tych z drugiej A, bo to oni wygrali tegoroczną edycję. A następna przygoda już za rok. Tak dużej wystawy w Maneżu jeszcze nie było. Wnętrza budynku przez cały maj zdobi ponad 200 różnorodnych barwnych prac. To przekrój dorobku twórczego malarki z Krakowa, Aurelii Furdzik. Dyplom na Wydziale Grafiki Państwowego Instytutu Sztuk Plastycznych we Lwowie otrzymała kilka dekad temu, ale malować obrazy zaczęła dopiero po 50. Wydawałoby się, że późno. Dziś pani Aurelia ma już 97 lat, a na swoim koncie kilkaset prac. Tematyka przeróżna, zmieniała się wraz z wiekiem. Pejzaże, kwiaty, portrety, a po 70 roku życia także abstrakcje. Wszystko to ma jedną wspólną cechę. Prace Aurelii Furdzik są barwne, pełne wyrazu i bogate. Tak jak wyobraźnia artystki. Wszystko są jej wizje i zawsze mi się pytała, a co ty widzisz na tym obrazie? Oczywiście ja zawsze widziałam nie to, co ona widziała. Mówi, bo ty lubisz tylko takie obrazy pod publiczkę, które są takie wyraźne. A to są obrazy, to co moja dusza gra. Malarka nie mogła przyjechać z Krakowa na łańcucką wystawę. Była za to jej córka, urzeczona widokiem tak dużej ilości obrazów mamy. To, co Marzena tu zrobiła, to uważam, że to jest arcydzieło. Marzena Kowalska, właścicielka Galerii Marzenie, długo zastanawiała się, co wybrać na wystawę z bogatego zbioru Aurelii Furdzik. Zdecydowałyśmy, że wszystkie przyjadło do łańcuta i jak zaczęliśmy wieszać, próbowałam robić selekcję, że te nie, te tak. Po czym przekładałam je z prawej na lewą, z lewej na prawą i już nie wiedziałam, czy chcę je wieszać, czy nie, więc stwierdziłam, że nie umiem ich po prostu odrzucić żadnych, że albo wszystkie, albo w ogóle nie będziemy ich wieszać. Tutaj prac znalazło się ponad 200, zapełniając prawie całe wnętrze maneżu. Wernisaż wystawy odbył się 7 maja. Ta pani, która to malowała, ona już jest w podeszłym wieku, a jednak mimo wszystko to, co ona namalowała, to świadczy o jej wielkiej sztuce, o wielkim artyzmie. Myślę, że jak ktoś po 75 roku życia jeszcze zamienia malarstwo figuratywne na abstrakcję, to jest naprawdę mistrzem świata. Świetnie. Często Państwo tutaj bywają? Na Marzeny Kowalskiej? Tak, tak. No właściwie regularnie. Mi też się bardzo podobają. Podoba mi się fantazja artystki, no i te abstrakcje mi się podobają. Przepiękna wystawa. No naprawdę te kolory. Zawsze przyjeżdżam na wystawy i zawsze są fantastyczne, naprawdę. Aż miło, miło być. Wystawy można oglądać w Maneżu codziennie, minimum do końca maja. W zeszłym sezonie było srebro, tym razem łańcuskie Sokoły będą musiały zadowolić się brązem. Z łańcucką drużyną ostatni mecz w sezonie 2015-2016, który Max Elektro Sokół Łańcut rozegrał z GKS Tychy, walcząc o trzecie miejsce w pierwszej lidze. Mimo początkowej przewagi spotkanie w Łańcucie zakończyło się przegraną gospodarzy 86-92. Jednak mimo sobotniej porażki to Sokół stanął na podium pierwszej ligi, zajmując trzecie miejsce, bo z kolei poprzednie spotkanie w Tychach 7 maja łańcucianie zakończyli sporym zwycięstwem nad GKS. Wynik 92-69 dla łańcucian nie dał rywalom większych szans na odrobienie tej straty, a w ostatecznym wyniku liczy się punktowy bilans dwumeczu. Retransmisje spotkania 14 maja, jak i wielu innych meczy kończącego się sezonu dostępne są na naszej stronie. Zaczęło się od deszczu, a potem było już tylko lepiej. Piąta edycja łańcuskiego maratonu MTB przyciągnęła ponad 180 kolarzy z Polski południowo-wschodniej. Uczestnicy wyścigu organizowanego 8 maja przez Łańcuskie Towarzystwo Cyklistów stanęli do rywalizacji na trzech dystansach – 25, 45 i 76 km. Przemierzając północną część Pogórza Dynowskiego, kolarze mogli podziwiać tereny widokowe gminy Łańcut, Markowa i miasta Łańcuta. Zdobyli zimną górę w Kraczkowej, Magdalenkę w Cierpiszu i Patrię w Husowie. Jednak zanim jeszcze wsiądzie się na rower, do maratonu można i warto dobrze się przygotować. Wielu cyklistów przed wyścigiem trenuje i przygotowuje sprzęt, bo łańcucki MTB, choć jak zapewniają organizatorzy łatwy technicznie, ma swoje trudne punkty. Przede wszystkim grubsza opona z bieżnikiem, powietrza nie tak mocno, miękko, żeby się uginało, amortyzator ładnie, żeby pracował. Treningi w tygodniu, odżywianie prawidłowe, cały rok w zimie też ćwiczymy, siłownia też w zimie. Przygotowania bardzo dobrze, zgodnie z planem, aczkolwiek to jest mój debiut w zawodach MTB. Tym bardziej, że no stres troszeczkę jest, bo tak jak koledzy roweru MTB nie posiadam, ale mam nadzieję, że na przełaju objadę spokojnie. To jest trasa dla wszystkich czy dla przygotowanych? Raczej dla wszystkich. Zależy kto jakie umiejętności ma. Jak ktoś nie da rady, to po prostu może zejść z rowera na chwilę i poprowadzić, prawda? Kolejny wyścig, 6. łańcucka Rowerumania, już 19 czerwca.
informacjami sportowymi kończymy dzisiejsze wydanie. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.